Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jakie on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, ma wobec Ciebie intencje. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z lapis lazuli, druga z tygrysim okiem i trzecia z kamieniem słonecznym. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie. Możesz nawet w myślach zapytać swoją osobę o to, jakie ma wobec Ciebie intencje. I wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała lapis lazuli. I tutaj mamy kartę energia Chrystusa i karta akceptacja. Więc mamy dwie karty. Ok, i zacznijmy od ogólnej energii. Zobaczymy, jakie nastawienie do Ciebie ma Twoja osoba. Mamy kartę sprawiedliwość, transformacja, karta umiarkowanie i karta kapłanka. Ok, pierwsze, co mi się tutaj nasuwa, też z tą kartą akceptacja, którą właśnie tutaj mamy na samym początku. Mam trochę takie poczucie, jakby ta osoba powoli akceptowała, jakby godziła się z tym, że coś między wami nie wyszło, że może wy tą osobę jakoś odcięliście, że może jakby ta osoba uświadamia sobie, że zachowała się nie w porządku w jakiś sposób wobec ciebie i że wy jakby mieliście prawo może zareagować tak, jak zareagowaliście, odciąć tą osobę, postawić granice, coś tutaj z takich rzeczy. Ewentualnie drugi scenariusz, zobaczymy, co nam się dalej pokaże, ale drugi scenariusz ewentualnie byłby taki, że ta osoba przechodzi teraz przez coś trudnego w swoim życiu, na przykład przez jakieś rozstanie z jakąś tam jeszcze inną osobą, dokończa może jakiś rozwód, ma jakieś kredyty, jakieś sprawy sądowe, jakieś inne ważne rzeczy na swojej głowie, którymi jest trochę taka przygnieciona, przeciążona, na których się teraz skupia. Być może z tego powodu nie jest jakby w pełni dostępny dla Ciebie. I no w takim przypadku, tak jakby ta osoba chciała, czekała na to, aż z jakimś ruchem może w Twoim kierunku, aż te sprawy w prywatnym życiu się poukładają, żeby ta osoba mogła się po prostu poczuć lepiej, być w lepszym nastroju, tak, mieć lepsze samopoczucie, żeby jakby zanim do Was wyjdzie, wiecie, z jakąś propozycją, czy z ofertą, czy z jakimkolwiek kontaktem. Więc zobaczmy, co mamy dalej, bo na razie to nie jest takie jasne dla mnie. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy siódemkę mieczy. No właśnie, więc okej, okay, no zobaczmy. Ósemka kielichów i karta pustelnik. Trochę taka, no właśnie taka niefajna trochę energia, tak jakby ta osoba nie do końca była szczera może w 100%, może nawet nie na takiej zasadzie, że chce źle dla ciebie, ale chce dobrze dla siebie, tak? I jakby nie zdaje sobie może sprawy z tego, że to dobrze dla siebie jest być może raniące dla ciebie w jakiś sposób. I to się właśnie pojawia w takich sytuacjach, gdzie czasami, no właśnie, ktoś nie jest gotowy, ale widzi, że ty jesteś fajną osobą i że jest fajny potencjał, ale jeszcze nie może ci nic dać i jakby gra na czas, żeby cię zatrzymać przy sobie, jak za jakiś czas zmieni zdanie albo za jakiś czas będzie mogła poświęcić ci więcej czasu, tak? Tylko to jest właśnie takie trochę no, nieszczere, trochę egoistyczne, no bo często w takich przypadkach po jakimś czasie okazuje się, że ta osoba traci po prostu zainteresowanie i zmienia się jej sytuacja, a później jakby wy, powiedzmy tutaj w tym scenariuszu, czekacie na tą osobę, czas leci, a ta osoba w międzyczasie na przykład poznaje kogoś innego, tak? I przy tej nowej osobie to nie jest takie, że to ja jeszcze nie jestem gotowy, nie jestem gotowa i nie oczekują od tej nowej osoby, że będzie też na nich czekać, tylko tam jakoś nie ma tego czekania, tak? No i to jest takie, no, niezbyt w porządku. Więc, no, zobaczmy dalej. Dziewiątka mieczy,
kapłanka znowu i karta słońce. Okej, okay, właśnie, więc tutaj się pojawia taka energia tego, że ta osoba sama jeszcze nie jest jakby w 100% no właśnie gotowa na coś, tak? Dostępna. Albo ma jakieś tam swoje problemy i tutaj z tą kartą słońca, tak jakby jeżeli macie jakiś kontakt, jeżeli jest tutaj jeszcze coś tam między wami takiego bliższego, to tak jakby to była dla tej osoby taka odskocznia. Ale mam wrażenie, że to jest tylko to, jakby dla tej osoby na razie nie ma jakby przyszłości, tak? Że ta osoba po prostu traktuje to w miarę tak powierzchownie na tu i teraz, czy tam od czasu do czasu. Dalej karta papież, wisielec i król kielichów. Jeszcze tak zwróciłam uwagę, często patrzę, co moje koty robią gdzieś tutaj w otoczeniu i nie wiem, czy słyszycie, ale tak w tle za kamerą biegają, ale tak przybiegają tutaj, zaraz uciekają, jeden biegnie, drugi biegnie, więc tak poczułam, że to też może być taka energia właśnie tej osoby, tak, że przybiega, zobaczyć, co się dzieje i ucieka. Przybiegnie, coś tam chce, bo nie wiem, skorzysta z waszej dobroci i z waszego zainteresowania i zaraz sobie gdzieś tam ucieka i idzie dalej tam swoimi sprawami się zajmować, więc niby chciałam powiedzieć, że niby te karty nie są złe. W sensie jest tutaj kilka pozytywnych kart, ale no właśnie, takie jakby to było takie rozdzielone. Nawet tutaj to jest takie pół na pół. Tak jakby ta osoba właśnie w swoim tam życiu prywatnym czuła się w taki sposób, tak? Taka w jakiejś depresji zupełnie przygnębiona, a przy was, jak do was przychodzi, no to nagle czuje, że płynie i to takie uzdrawiające jest. Wasza energia dla tej osoby. Więc jeżeli chodzi o intencje tutaj w tym momencie, to mam wrażenie, że to jest taka intencja, żeby zadbać o siebie. W sensie, że ta osoba patrzy na to tylko pod takim kątem, co może sama dla siebie dostać, tak? Że no mi jest przy tobie dobrze, więc sobie po prostu z tego korzystam. Zobaczmy po waszej stronie w takim razie parę kart, jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Karta diabeł, karta król mieczy, rycerz buław. Tutaj z tą kartą diabeł właśnie tak czuję, że może tak być, że no właśnie, że ta osoba jest jeszcze w jakimś innym związku i wy macie tego świadomość, więc tak jakby teraz jesteście, jakby coraz bardziej sobie uświadamiacie, o co tutaj chodzi, tak? Jakby widzicie, na czym ta relacja polega. I czuję, że zaczynacie tutaj granice stawiać, albo odcinać się, czy pracować nad tym, żeby się odciąć, bo to nie, wcale nie zawsze jest łatwe, nie? Łatwo jest powiedzieć, a nie tak łatwo jest zrobić, tak? No bo też mamy jakieś uczucia, emocje, swoje potrzeby, na czymś nam zależy, przywiązujemy się do ludzi i wcale nie jest łatwo się odciąć, no ale widzę, że tutaj gdzieś w tym kierunku idziecie. Ósemka buław i dziewiątka buław. No właśnie, myślę, że to, co was trzyma, to jest taka obawa przed tym, że na przykład nikogo innego nie znajdziecie. Więc tutaj praca nad poczuciem własnej wartości dla was na pewno się pojawia. Ewentualnie też taka obawa, że to też tak często się pojawia takie coś, że co jeżeli ja przestanę czekać, pójdę w innym kierunku, a nagle ta osoba się ogarnie i będzie chciała, a ja już będę z kimś innym i wtedy stracę. No, tak naprawdę nie stracisz. Zresztą po pierwsze to taki scenariusz rzadko kiedy się zdarza. Najczęściej, jeżeli już to taka osoba się odzywa, pisze byle co, bez żadnych konkretów, bez żadnego, że tak naprawdę jestem gotowy, czy gotowa, czy spotkajmy się i zacznijmy na poważnie coś, tylko jakieś tam, no tęsknię, a co tam u ciebie, tralala, jakieś po prostu pierdoły. Więc też się nie dajcie po prostu na to nabrać, jeżeli już ta osoba się odezwie i będzie chciała coś na poważnie, to po prostu sprawdźcie, co to poważnie znaczy i czy rzeczywiście jest to to samo, czego wy oczekujecie, czy tylko takie gadanie o niczym. Ale do czego jeszcze zmierzałam, że no właśnie, że nie stracicie,
Tak naprawdę, jeżeli poznacie kogoś nowego, no to kogoś, kto będzie lepszy, kogoś, kto będzie dla was dostępny, kto będzie dawał wam to, czego potrzebujecie, przy kim będziecie szczęśliwi, no to po prostu ta osoba będzie, no nie, to już nie będzie miało żadnego znaczenia. Więc to jest tylko takie, no taka iluzja. Dużo osób coś takiego odczuwa w takich sytuacjach, ale nie ma co się tutaj dawać wodzić za nos. Więc może ta akceptacja trochę bardziej, te dwie karty tutaj są takie bardziej dla was, żebyście, zobaczcie też jak ta kobieta tutaj wygląda. Nie wygląda na kogoś, kto się boi, że nie znajdzie kogoś nowego, tak? Wygląda atrakcyjnie i tak pewnie siebie, więc bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czuję, że to taka karta podpowiedź troszeczkę dla ciebie, żeby nad tym popracować. To raz, dwa, że też... zaakceptować może, że właśnie nie zawsze ktoś, kto pojawia się w naszym życiu, nie zawsze ktoś, przy kim dobrze się czujemy, widzi wspólną przyszłość tak samo jak my, tak? Widzi przyszłość z nami tak samo jak my widzimy z tą osobą. Okej, zobaczmy jeszcze kart emocji po stronie tej osoby względem ciebie, względem was. Karta nuda. Niechęć, radość, satysfakcja, poczucie bliskości i chęć odwetu. No to są takie karty, że może chcę, może nie chcę, tak? Takie ciepło, zimno. Zrobię krok, spotkamy się, ale zaraz się odsuwam i uciekam. Okej, dobra, po waszej stronie. Po waszej stronie względem tej osoby. Smutek, ból. No właśnie, tak jak mówiłam, że to wcale łatwo jest powiedzieć, a wcale nie tak łatwo jest zrobić. Niepewność. Duma. Niepewność, no to też tak jak mówiłam, że chcę odejść, ale się boję, tak? No bo co jeżeli odejdę i wtedy stracę? Tak jak mówię, niczego nie stracisz naprawdę. Stracisz tylko tą stratę czasu, czyli takie czekanie w zawieszeniu. I karta wściekłość. I jeszcze jedno weźmiemy. I karta skrucha. I też nie ma co się obwiniać, bo tak naprawdę ani obwiniać się za to, że nie wiem, że weszliście w tą relację, że się zaangażowaliście jakoś bardziej, za nic tak naprawdę, bo naprawdę robiliście, jakby podchodziliście do tego z najlepszym nastawieniem, z najlepszym sercem, z najlepszą taką otwartością, jaką mieliście, jaką potrafiliście w sobie dać i z takim zaufaniem, więc jakby w tym nie ma nic złego. No, czasami się trafia na takie osoby. Ewentualnie możecie się zastanowić, czy jeżeli, może to jest pewien schemat, który się powtarza częściej, tak? No to przyjrzeć się temu, dlaczego akurat, jakby jakie emocje się w was pojawiają, tak? Dlaczego akurat znowu na taką samą osobę trafiłem, czy trafiłam, tak? Co takiego jest we mnie, ale nie pod takim kątem, żeby się obwiniać, że ja coś źle robię, tylko z taką ciekawością, że kurczę, co to za schemat tutaj pracuje, tak? Dlaczego trafiam na ciągle niedostępny jakiś mężczyzn, czy kobiety? Bo często jest tak, że sami w pewien sposób mamy jakąś obawę, może ktoś nas zranił i z jednej strony chcemy wejść w jakiś bliższy związek, no ale z drugiej strony się boimy. I ta obawa w nas właśnie przyciąga takie osoby, które no, pokazują nam, że chcą niby trochę, ale się boją i się wycofują. Więc bardziej na takiej zasadzie lustra, żeby się sobie przyjrzeć i o sobie się czegoś dowiedzieć i żeby rozpracować jakiś właśnie schemat czy jakieś trudne emocje, które się w was pojawiają, a nie absolutnie pod takim kątem, żeby się obwiniać albo nie wiem, wycofywać się jeszcze bardziej, tracić jeszcze bardziej zaufanie, no bo to też do niczego nie prowadzi. Okej, zobaczmy. Aż słoneczko ładnie teraz wyszło. Nie wiem, czy widzicie, ale mi prosto w oczy świeci. Zobaczmy jakąś kartę porady dla was. Tutaj też mieliśmy słońce, co prawda po stronie tej osoby, ale karta rodzina i bliscy. Karta marzenia. Rodzina i bliscy. Okej. Więc w takich momentach, kiedy trudno jest się odciąć, zakończyć tego typu relacje,
Czasami też się angażujemy tak mocno, bo mamy w sobie taki schemat, że od partnera, partnerki, czy potencjalnego partnera, potencjalnej partnerki chcemy wszystko dostać, tak? Więc chcemy, żeby był naszym partnerem, naszym przyjacielem, naszym terapeutą, naszym rodzicem, naszym masażystą i nie wiadomo kim jeszcze. I dlatego też tak mocno się przywiązujemy, tak? Bo jak spotkamy taką osobę i chcemy wszystko od tej osoby dostać i czasami trafimy na osobę, która ma potencjał do tego, albo przynajmniej zachowuje się na początku znajomości i jakby spełniała wszystkie te potrzeby, to tak jakby wrzucamy, tam z angielskiego jest to takie powiedzenie, tak? Że wrzucać wszystkie jajka do jednego koszyka. I trudno jest później się jakby z tego wyciągnąć, jakby zakończyć to, bo mam wrażenie, że wow, że jak tą osobę stracę, no to stracę już wszystko, szansę na zaspokojenie wszystkich moich potrzeb. I tutaj z tą kartą rodzina i bliscy czuję to jako taka podpowiedź, żeby popracować właśnie nad tym, żeby mieć większą siatkę znajomych i większego wsparcia, tak? Żeby może mieć jakiegoś terapeutę, do którego regularnie chodzić. Może mieć kilka koleżanek albo jakąś tam bliższą przyjaciółkę, z którą możesz rozmawiać, z którą gdzieś tam możesz pójść. Żeby mieć też właśnie innych znajomych, tak? Żeby mieć jakiegoś swojego masażystę, jeżeli to lubisz, tego potrzebujesz. I żeby mieć właśnie kilka różnych osób, żeby te nasze potrzeby, czy to, w jaki sposób lubimy spędzać czas, było trochę rozproszone, a nie na takiej zasadzie, że jedna osoba się pojawia i już od tej osoby chcemy wszystko. No bo wtedy jest naprawdę trudno, jak coś pójdzie nie tak, no to jesteśmy jakby w 100% uzależnieni od tego, co ta osoba robi, albo czego nie robi właśnie. I trudno jest jakby wrócić później do siebie. I z kolei z tą kartą marzenia, to też jest taka karta, która zawsze podpowiada mi, żeby skupić się też na tej wizji, czego chcemy i przyjrzeć się też tej wizji, tak, jakiego partnera chcę, jak ja chcę się czuć. I to jest bardzo ważne, że jak ja chcę się czuć przy tej osobie, bo w takich sytuacjach, jak tutaj mamy, okej, jak się spotykasz z tą osobą, to czujesz się dobrze, ale jak ta osoba się nie odzywa, no to wcale nie czujesz się dobrze, tak? Pojawia się w tobie pewnie poczucie tego, że jestem nieważny czy nieważna, jakiegoś odrzucenia, samotność, tęsknota. I często jakby skupiamy się na tym, co czujemy, będąc przy tej osobie, a ignorujemy to, co się pojawia, kiedy ta osoba się nie odzywa. To jakby wchodzi w cały pakiet, nie? Związany z tą relacją. Dlatego warto popracować też sobie na tym, jakby uświadomić sobie, czego już nie chcę czuć, a jak chcę się czuć. I tutaj może jakieś wizualizacje sobie robić, żeby też tak swoją podświadomość do tego przyzwyczajać, żeby tak rozgościć się troszeczkę właśnie w tym poczuciu takiego bezpieczeństwa, zaufania, troski, tak? I tego, co tam chcecie sobie z tym swoim partnerem czy partnerką robić. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witam grupę numer 2, która wybrała Tygrysie Oko i kartę Boski Porządek. Okej, więc zacznijmy od energii ogólnej tej osoby, jakie twoja osoba ma do ciebie nastawienie. Mamy kartę Sąd Ostateczny. Karta Gwiazda. Karta Koło Fortuny. I karta Magik. Nie wiem, co to się dzieje, jakaś taka energia, że dużo relacji się teraz domyka, kończy, jakieś toksyczne rzeczy w ogóle wychodzą, w sensie jak ktoś ma w sobie jakieś toksyczne zachowania, to wychodzi, druga strona zaczyna stawiać granice, bo tu widzę już nie tylko tutaj, ale też w tych czytaniach dla znaków od Zodiaku i w innych wcześniejszych i prywatnych, więc okej, więc przejdźmy do rzeczy. Z tą kartą Sąd Ostateczny, ta karta często mi się kojarzy właśnie z poczuciem winy, z takimi sytuacjami, gdzie ktoś, wiecie, przekroczy granicę, gdzie coś powie za dużo, albo sam sobie może zdaje sprawę, czy sama sobie zdaje sprawę, że gdzieś tam kiedyś zachowała się nie w porządku wobec ciebie. Więc coś takiego się na pewno tutaj pojawia. Z tą kartą Gwiazda też widzę, no właśnie jakąś taką tęsknotę, jakiś smutek,
I mam jeszcze tego magika, który też zawsze widzę jako takie wyczerpanie fizyczne albo emocjonalne, więc być może dużo pracy, dużo jakichś innych obowiązków ma teraz ta osoba. Więc może też z tego powodu czuję się trochę winny czy winna i pojawia się ta tęsknota, tak? Wobec ciebie, bo po prostu ta osoba jest zajęta czymś innym i jakby sama czeka na to, ma nadzieję, że ten okres się zakończy, tak, że ta sytuacja się odmieni i że coś lepszego się jeszcze między wami pojawi. Więc zobaczmy, co mamy dalej. No co tutaj chodzi? Mamy dziesiątkę mieczy, karta kapłanka i siódemka monet. Więc jest tutaj coś takiego trudnego, przez co ta osoba przechodziła może. Na razie trudno mi powiedzieć. I tak jakby, no tak jakby czekała na jakąś lepszą sytuację, na jakąś zmianę w waszej relacji. Dalej mamy dziesiątkę monet. Karta magik. I król kielichów, więc być może ta osoba w jakiś sposób pracuje nad sobą, może zaczęła właśnie jakąś terapię, albo jakiś odwyk, jeżeli była uzależniona od czegoś, albo zaczęła coś w jakiś sposób nad sobą pracować, coś zmieniać i być może właśnie to jest też to, dlaczego ta osoba musiała się, chociaż jeszcze też ta karta sąd ostateczny, może niekoniecznie poczucie winy, tak teraz pomyślałam, że może też takie niskie poczucie wartości może reprezentować w przypadku tej osoby wobec was. Więc może jakby nic takiego konkretnego nie zrobiła, żeby was zranić, ale może czuje się niewystarczająco dobra, tak? Albo widzi, że wy zasługujecie po prostu na lepiej, na coś lepszego. I może też jakiś taki dystans się tutaj pojawił, bo ta osoba gdzieś poszła w swoim kierunku popracować jakby nad sobą, dowiedzieć się może czegoś, uleczyć może jakieś swoje rany, albo właśnie wyciągnąć się z jakichś toksycznych zachowań, albo nawyków, coś z takich rzeczy. Dalej as mieczy, karta kochankowie i ósemka monet. Okej, więc całkiem nawet nie, jakby nie tak źle to wygląda. Na początku myślałam, że jakoś bardziej negatywna sytuacja. Ale wygląda to tak, jakby po prostu ta osoba teraz pracowała nad sobą w jakiś sposób, tak? Przyglądała się sobie, uczyła się czegoś nowego, tak? Uzdrawiała coś tam po swojej stronie. Rozwijała może też jakiś biznes czy coś takiego, czy pracowała nad jakimś awansem po to, żeby może też domknąć jakiś etap w swoim życiu, żeby coś, żeby dojść do jakiegoś pewnego poziomu. Więc bardziej, bo mówimy tutaj o intencji wobec ciebie, bardziej tutaj czuję, że ta osoba jakby, jeżeli chodzi o ciebie, to tak jakby odwiesiła to na chwilkę na bok, w celu tego, żeby popracować nad sobą najpierw, więc bardziej mi się tutaj pojawia energia tej osoby niż samo takie, wiecie, nastawienie do ciebie, czy tęsknota, czy jakieś konkretne uczucia, emocje wobec ciebie. Tak jakby to było, wiecie, taka trochę, jak wy byście byli trochę taką marchewką na kijku dla tej osoby. Taką, wiecie, zachętą, taką motywacją do tego, że ta osoba nad czymś teraz pracuje po swojej stronie. Zobaczmy parę kart po waszej stronie. Jakie wy macie nastawienie do tej osoby? Mamy piątkę buła. Karta sąd ostateczny również. Królowa kielichów. Kapłanka. Dziewiątka mieczy. I król mieczy. Okej, więc widzę, że myślę, że wy macie świadomość tego, że widzicie, że ta osoba też nad sobą pracuje, że się zmienia i jakby trzymacie kciuki za tą osobę i życzycie jej dobrze. Natomiast jeżeli o was chodzi w stosunku do tej relacji, to myślę, że jakby próbujecie, staracie się nie zaangażować bardzo, nie robić sobie nadziei, bo macie świadomość tego, że no, za jakiś czas to może w różnym kierunku pójść, tak? Może się okazać, że to nie wiadomo ile tej osobie zajmie ta praca nad sobą, może się okazać, że w międzyczasie obydwoje albo jedno z was pozna kogoś nowego,
że coś tutaj się jeszcze zmieni, więc myślę, że z jednej strony macie tego świadomość, ale z drugiej strony trochę się, no też macie nadzieję trochę, tak? Coś wam się tutaj w tej osobie na pewno spodobało, więc staracie się jakby na chłodno do tego podchodzić, aczkolwiek no, z tą dziewiątką mieczy pojawiają się tutaj też takie obawy, rozczarowanie, trochę tęsknota, takich więcej właśnie trudnych emocji w związku z tym, nie? Ale tak jakbyście no, mimo wszystko próbowali zachować zdrowy takie zdrowe podejście, zdrowy balans, nie angażować się za bardzo. I patrząc tutaj na tą kartę, właśnie ten boski porządek, myślę, że cały czas trzymacie się tego, żeby ufać w ten boski porządek, tak? Ufać w to, że to, co ma być, to będzie, że tak jak się sprawy potoczą, tak się potoczą, że to będzie najlepsze rozwiązanie i dla ciebie, i dla tej osoby, więc myślę, że jakby tego się tutaj trzymacie. A no, żeby po prostu też nie zagalopować się tutaj w tym. Aczkolwiek, no też potencjał jest, na pewno coś wam się tutaj mocno spodobało, więc naprawdę nie wystarczyłoby nawet puścić to trzymanie takich granic, naprawdę moglibyście się bardzo tutaj zaangażować i nadzieję sobie zrobić i oczekiwać tutaj dużo od tej relacji. No ale patrząc właśnie na tą osobę, na to, przez co teraz przechodzi, no to zdecydowanie dobrze, że uważacie, tak? Sorki, uważacie, żeby po prostu no nie, żeby nie doszło do tego, że znowu będziecie, wiecie, zakochani, znaczy znowu, nie wiem czy znowu, ale dużo często się pojawia takie coś, że będziecie zakochani właśnie w czymś, czego nie ma tak naprawdę, bo na ten moment mam poczucie, że tutaj nie za wiele jest. Jakiś taki potencjał, jakaś może coś się tutaj działo, może wcześniej, kiedyś, tak, ale w tym momencie tak jakby to było, tak jakby wasze drogi się musiały po prostu rozejść. I obydwoje, a przynajmniej wy, no bo obydwoje to rozumiecie, tak, że musicie iść po prostu w innym kierunku i nie wiecie na 100%. Jakby macie nadzieję, że się zejdziecie, ta osoba też w pewnym stopniu, ale obydwoje nie wiecie, czy na pewno tak będzie i nie chcecie właśnie się jakby tego za bardzo trzymać, bo wiecie, że to tylko jakieś może kłopotów narobić. To zobaczmy z kart emocji po stronie tej osoby względem Was. Karta rozkosz, radość, satysfakcja, triumf, okej, okay. Same fajne rzeczy, rezygnacja, no właśnie. I karta zaufanie. Ok, więc no, na pewno ta osoba też tutaj poczuła taki zastrzyk energii i też ma nadzieję, no tak samo jak wy mocno to czuję, że też ma nadzieję na to, że wasze drogi się znowu zejdą, ale też stara się do tego nie podchodzić w taki sposób, z takim, wiecie, nastawieniem, że coś będzie, bo wie, że po prostu nie teraz jest na to czas, że teraz ta osoba musi iść inną drogą, popracować nad sobą i musi to zostawić, żeby to nie było, jakby wiecie, zbudować siebie, dla siebie przede wszystkim, tak? Żeby mieć w sobie takie stabilne fundamenty, a nie budować swojego życia pod ciebie. No bo to wtedy, no czasami się fajne wydaje, ale wtedy jest takie jakby współzależnienie, uzależnienie takie od drugiej osoby, tak? A jak wy w międzyczasie zmienicie zdanie, no to wtedy ta osoba z niczym zostanie. I w drugą stronę tak samo. Dlatego no to też takie rozsądne podejście ze strony tej osoby. Okej, okay, dobra, zobaczmy z waszej strony parę kart względem tej osoby. Karta pożądanie, smutek, obawa, ciekawość, takie wyglądanie właśnie do przodu. Do przodu, jakby w przyszłość, co tam się pojawi, nie? Zażenowanie i niechęć, może nie tyle niechęć, co właśnie takie dystansowanie się do tego. Obserwowanie, ale z takim dystansem, żeby się przypadkiem za bardzo nie zaangażować w to. Dobra, i zobaczmy karty porady dla Was. Co my tutaj mamy? Okej, okay, mamy kartę sabotowanie siebie.
sabotowanie siebie. Już tyle razy sprawdzałam, jak się mówi poprawnie, nigdy nie pamiętam. No nieważne, trudny, ciężki polski, ciężki język. I karta dom, czyli tutaj jest taka podpowiedź, żeby właśnie w międzyczasie też, żebyście pracowali nad sobą, tak? I nad swoimi emocjami. I to samo, bo to właśnie już też chciałam do tego dojść, a odeszłam od tematu, ale miałam to już tutaj na myśli, tak? Że pojawiają się w Was już te emocje, pojawia się taka chęć zaangażowania, pojawia się ta nadzieja, ale tak jakbyście tego do siebie nie dopuszczali. Więc podpowiedzią jest to, żeby też nie odpychać od siebie tego, co czujecie, nie ignorować tego, nie udawać, że wcale tego nie ma, nie popadać w to, okej, jakby nie nakręcać się, ale pozwolić sobie obserwować te emocje, tak? I zobaczyć, że jakby wiecie, dać sobie prawo, że no dobrze, czuję tak, mam nadzieję na to, że to i to się wydarzy, tak? Chciałbym, żeby to i to się wydarzyło. I wtedy te emocje jakby mają przestrzeń, więc to nie jest taka walka wewnętrzna, że o Jezu, Jezu, to czuję, ale nie chcę tego czuć, więc to odpycham, tak? I jest taki wewnętrzny konflikt, tylko okej, no tak jest. Wiecie, powiedzieć sobie szczerze, jak się czujecie, co czujecie, czego się boicie i tak dalej. Więc to jakby taki pozwoli Wam złapać taki kontakt ze sobą. Lepszy kontakt ze sobą, no i taki wewnętrzny spokój, taką harmonię zbudować. Weźmy może jeszcze z tej talii, bo jedna karta mi tutaj z tej talii chodzi po głowie, ale no nie, to nie ta wyszła. Może i dobrze, ale mamy kartę, no właśnie, go with the flow, czyli jakby płyń z prądem rzeki. To jest praktycznie to samo, o czym mówiłam tutaj z tym boskim porządkiem, więc wy wiecie, o co tutaj chodzi. Wiecie, żeby po prostu zaufać, tak? W tą wyższą siłę, zaufać, że co ma być, to będzie, że wiecie, że po prostu to, co najlepsze dla tej osoby, najlepsze dla was się wydarzy. A im bardziej będziecie próbowali to kontrolować, im bardziej będziecie wymuszać, żeby było tak, jak wy chcecie, tym trudniej będzie się to układać. Ale też widzicie na tej karcie, patrzcie, ta osoba sobie tutaj płynie, tak, jaka jest w ogóle zrelaksowana. Zero w ogóle jakiegoś próbowania, wiecie, trzymania się tej łodzi, próbowania tam sterowania, tak, rzuciła nawet to wiosło. Więc po prostu dosłownie płynie sobie tak z prądem rzeki, w takim stuprocentowym zaufaniu, w takim rozluźnieniu, w takim relaksie, że co ma być, to będzie. Więc nie wiem, co tutaj będzie z tej relacji. Czas Wam pokaże, ale może na pewno możecie się po prostu rozluźnić i zrelaksować. No, bo dosłownie co ma być, to będzie i tobie, i tej osobie wyjdzie to na dobre. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witam grupę numer 3, która wybrała kamień słoneczny i kartę święta seksualność. Fajny obrazek, nie? Okej, więc zobaczmy, jaką ogólną energię, jakie nastawienie do Ciebie ma Twoja osoba. Mamy kartę umiarkowanie. Karta koło fortuny. Pustelnik. I karta siła. Okej, tutaj mamy kartę gwiazda. Tak jakby było coś, na pewno coś takiego w tej relacji, co w tobie, co w jakiś sposób motywuje tą osobę, w jakiś sposób inspiruje tą osobę, może zachęca do tego, żeby w jakiś sposób wyjść ze swojej strefy komfortu w jakimś stopniu. Być może ta osoba ma za sobą jakiś trudny okres i teraz jak się poznaliście, może z nikim innym się nie spotykała przez długi czas i teraz jak się spotkaliście, to nie jest to takie łatwe, tak? Żeby, wiecie, otworzyć się może przed kimś nowym, czy wychodzić może częściej z domu, czy robić jakieś nowe rzeczy. Coś tutaj z takiej energii mi się pojawia. Zobaczmy, co mamy dalej.
Dwójka monet. Karta śmierci, odrodzenie. I karta kochankowie. Patrzcie, jak podobny ten. Więc no, nie zdziwiłabym się, jakby tutaj dużo takiej namiętności, dużo takiej pasji między wami było, dużo ognia. Natomiast tutaj z tą dwójką monet i z kartą śmierci, odrodzenie. Dwójka monet symbolizuje często osobę, która żongluje jakieś dwie rzeczy, ale tutaj czuję taki jakby zastanawianie się, czego chcę, czego nie chcę, co mogę, czego nie mogę. Jakby się może zastanawiała, na ile jest gotowa, żeby się zaangażować w jakąś nową relację, na ile jeszcze nie jest. Tutaj z tą kartą śmierci, odrodzenie. To też pokazuje właśnie taką transformację, więc tak jakby może ta osoba jest teraz w takim okresie, gdzie przechodzi przez coś dużego albo przeszła niedawno i odkrywa siebie na nowo w jakiś sposób. Z tą kartą kochankowie, no właśnie, może też ta namiętność, jakaś taka, nie wiem czy miłość, ale na pewno taka namiętność, takie pociąganie, taka pasja, pożądanie wyciąga w jakiś sposób tą osobę z czegoś, nie wiem, czy ze strefy komfortu, czy z czegoś trudnego, z jakiegoś zastoju. Może z tą kartą śmierci i odrodzenia, może ta osoba straciła kogoś bliskiego niedawno i to bardzo mocno na tą osobę wpłynęło. Trójka kielichów i tak, no właśnie, straciła albo, że ktoś zmarł, tak, albo straciła, bo może się rozstała z kimś bliskim, jakaś relacja się zakończyła. Dobra, trójka kielichów dalej, trójka monet i ósemka buław. Więc na pewno ta osoba się tak dobrze przy tobie czuje. Dobrze taka, wiecie, no chciana, na pewno pożądana, taka zaakceptowana. Więc to na pewno taka miła odmiana póki co, jakby w życiu tej osoby. Taki uzdrawiający efekt też macie na tą osobę. Dalej karta cesarzowa. Siódemka mieczy. I czwórka monet. Ok, więc możliwe, że ta osoba ukrywa trochę właśnie tą swoją taką niegotowość i to swoje takie zastanawianie się nad tym, czego chce, a czego nie chce. I może ukrywa właśnie nie dlatego, że chce coś przed wami ukrywać, tylko po prostu dlatego, że tego nie wie jeszcze sama. Więc jakby sprawdza jeszcze, o co tutaj chodzi, tak? Czego w ogóle, czego ta osoba sama potrzebuje. Więc jeżeli chodzi o intencje, myślę, że trudno na razie powiedzieć, że ta osoba sama nie wie, czego chce, nie wie, czego od ciebie chce, nie wie, jakie ma intencje, tak? Bo nie wie, co jest w stanie dać, nie wie, ile jest w stanie wziąć, więc tak jakby na razie skupiała się po prostu na tym, co jest. Zobaczmy w takim razie z waszej strony, co wy tutaj, jakie wy macie podejście do tej osoby. Rycerz monet, piątka kielichów, ósemka monet, więc trochę tak jak wy byście mieli ochotę właśnie pomagać tej osobie, wyciągać tą osobę tutaj z jakiejś żałoby, czy z tego trudnego okresu, w jakiś sposób pracować nad tą osobą, ratować, uzdrawiać. Karta głupiec i czwórka mieczy. Może to wynikać i dwójka mieczy. Może to wynikać po części z tego, że wy też macie taki trudny okres za sobą. I teraz jak się spotkaliście obydwoje, to nawzajem siebie, jakby ta relacja między wami was wyciąga i dodaje wam życia. Więc no, czasami z takimi relacjami jest jakby, no mają to do siebie, że są krótkotrwałe, ale są bardzo, bardzo ważne. No czasami coś na dłużej z tego wychodzi, więc nie wiem, nie mówię, że to tylko na krótki okres, tylko tak, żebyście po prostu mieli trochę tego świadomość, bo no różnie bywa, tak? No ale no, często jest tak, że jak dwie osoby są w takim zastoju, mają coś trudnego ze sobą, się spotykają, to jest właśnie taki ogień i ta relacja pomaga im obojgu wyjść po prostu z tych jaskiń swoich, tak? Wyjść do życia na nowo, zrobić taki krok i żeby pokazać wam nawzajem, tak? To, co się między wami dzieje, żebyście obydwoje zobaczyli, tak jakby, nie wiem, wszechświat to wam wysyłał, żebyście obydwoje mieli jakąś motywację i zobaczyli, że można chcieć czegoś więcej od życia.
że można doświadczać czegoś takiego i czegoś takiego, tak? Jakichś takich fajnych rzeczy. I no i co? No i tyle, nie? Tak jakby na razie intencją, właśnie nawet nie chodzi o intencję tej osoby wobec ciebie, bo tutaj myślę, że ta osoba ma takie same podejście póki co, chociaż może trochę bardziej takie niepewne. Bardziej trochę taka niepewna jest ta osoba tego, jakby co się dzieje i o co tutaj chodzi. Wy może bardziej macie taki plan, że o wow, teraz mam tutaj, jest ktoś, komu mogę jakoś pomóc, tak? Coś takich rzeczy. Ale tak jakby dla was obojgu to było właśnie coś takiego nowego, coś, czego obydwoje rzeczywiście teraz potrzebujecie. Więc nie wiem, czy to będzie coś poważnego, nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale mocno czuję, że jest to coś, czego dosłownie, czego obydwoje teraz potrzebujecie, żeby doświadczyć czegoś nowego, żeby dać sobie jakieś takie wsparcie, dać sobie motywację nawzajem, żeby pokazać sobie, że w życiu jest coś więcej, że można doświadczać czegoś więcej, że można chcieć czegoś więcej. Okej. Okay. Zobaczmy z kart emocji po stronie tej osoby względem ciebie, jakie uczucie, jakie emocje się pojawiają. Karta skrucha, lekceważenie, duma, oczekiwanie, zgoda. I karta smutek. No właśnie, jeszcze tutaj mamy karta miłość i karta obojętność. Dużo takiego dystansu tutaj czuję, tak? Ta dwójka monet tutaj najbardziej tak do mnie przemawia z tych wszystkich kart. Jakby ta osoba sama jeszcze się zastanawiała, o co tutaj chodzi, tak? Czy z tego będzie coś więcej? Czy ja w ogóle jestem gotowa na coś więcej? Czy może lepiej, żebym uważał, czy uważała, tak, żeby się nie rozczarować, więc może taką trochę obojętność zachowam. Taki dystans tutaj jest, tak? Mimo tego, że dużo jest takiej pasji i czuję, że coś tutaj się takiego ognia. Na powierzchni na pewno, ale pod powierzchnią tak niepewnie ta osoba do tego podchodzi. A po waszej stronie? Satysfakcja to też jest dla mnie taka karta kolejna z ogniem. Karta nienawiść. Niekoniecznie nienawiść. Bardziej, tak jak patrzę na ten obrazek, taka właśnie. To też taka pasja, taka chęć wyciśnięcia od życia czy z tej relacji tego, co najlepsze, albo może takie złapanie tej relacji, bo trochę jak takie łapanie się ostatniej deski ratunku, jeżeli rzeczywiście przez coś trudnego przechodzicie, jeżeli rzeczywiście w taki jakiś zastój wpadliście ostatnio, no to naprawdę może być taka trochę deska ratunku dla was. Chociaż nie będę ukrywać, że też usłyszałam to drugie, że tonący brzytwy się chwyta. Więc też się zastanówcie, co wam intuicja wasza podpowiada odnośnie tej osoby. Bo jeżeli czujecie, jakby na zewnątrz jest pasja, ale czujecie, że coś tutaj nie gra i macie takie, że nie angażuj się za bardzo w to, to może warto tego posłuchać. Więc zobaczcie, co dla was tutaj bardziej, osobiście dla was tutaj bardziej rezonuje. Karta osamotnienie. Wściekłość. Wściekłość i nienawiść. Coś tutaj jest na rzeczy z tym. I karta gniew. Więc może tak jakby widzicie, na razie jest taka powierzchowna ta relacja. W sensie powierzchowna i niepowierzchowna. No bo jak wchodzi tutaj jakaś intymność, no to jest tutaj jakaś głębia, tak? To jest już większa, głębsza więź. Ale z drugiej strony pod kątem emocjonalnym może nie do końca, i być może to czujecie, że z jednej strony jest ta bliskość, której potrzebujecie, ale może emocjonalnie czujecie się samotni, i to może wywoływać w was taką właśnie złość, nienawiść, gniew, bo chcielibyście czegoś więcej od tej osoby, tej całej głębi. A myślę, że ta osoba nie do końca jest na to gotowa, i stąd też są takie obojętne te karty, takie wycofane.
Więc jeżeli rzeczywiście czujecie, że ta relacja nie spełnia tej potrzeby takiej bliskości emocjonalnej, no to może rzeczywiście trochę wpadliście w to, wiecie, że tonący brzytwy się chwyta, że myśleliście, że ta relacja wam tą potrzebę też zaspokoi, a może nie do końca tak jest, więc no koniec końców zrobicie, co chcecie z tym. Ale im bardziej sobie uświadomicie po prostu, na czym stoicie, tym lepiej dla was. Tak, zawsze można, wiecie, porozmawiać też z tą osobą szczerze i po prostu kawa na ławę i zobaczyć, jak jest naprawdę. I dowiedzieć się, tak, na czym ta osoba stoi, czego chce i czym ta relacja jest dla tej osoby, a czym jest dla was. I zobaczycie, czy chcecie jeszcze poczekać i zobaczyć, co się dalej rozwinie, czy może niekoniecznie i nie ma sensu się dalej w to angażować. Zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady dla was. Mamy kartę smutek. I tak czuję, żeby bardziej z tej talii może coś wyciągnąć jeszcze. Karta smutek, ta karta zawsze mi się kojarzy właśnie z tym, co też mieliście, osamotnienie. Z tym, żeby popatrzeć tak uczciwie na to, co czujecie, na swoje emocje. I jeżeli czujecie smutek, to sobie na niego pozwólcie. Bo tutaj to też tak właśnie pod powierzchnią, tak? Z jednej strony smutek, ale z drugiej właśnie strony złość. Też te uczucia, one się jakby przysłaniają. Często tam, gdzie czujemy złość, to ta złość jakby maskuje ten smutek. Pod spodem jest smutek. A czasami jest odwrotnie, tak? Jesteśmy smutni, bo nie chcemy pokazać złości, nie chcemy jej odczuwać, albo nie chcemy jej wyrazić. Więc jakby hamujemy tą swoją złość, wściekłość takim poczuciem smutku. Więc cokolwiek tu jest, warto po prostu się przyjrzeć temu i pozwolić sobie i na jedno, i na drugie, bo macie prawo czuć jedno i drugie. I też zastanowić się właśnie, skąd się to bierze. Jakby jaka wasza potrzeba jest niezaspokojona. Z jakiego powodu? Jakby co te emocje wam pokazują? Z jakiego powodu się czujecie w taki sposób? No i dalej mamy kartę siła. Ta osoba też tutaj miała siłę. Siła i karta słońca i gwiazdy. Wiecie, co ciągle mi jeszcze tak chodzi? No właśnie, siła, może siła do tego, żeby po prostu szczerze porozmawiać z tą osobą, bo to mi tutaj mocno chodzi po głowie, że taka szczera rozmowa by się tutaj przydała. Najpierw ze sobą, żebyście wy się zastanowili, o co wam chodzi, tak? Czego wy chcecie, czego wam brakuje, czego potrzebujecie, jakie macie oczekiwania do tej osoby i tak sobie to, wiecie, przemyśleć, poukładać, możecie sobie wypisać, o czym chcielibyście z tą osobą porozmawiać, żeby tak poukładać sobie też te myśli, żeby to się, wiesz, wiecie, nie przerodziło w jakąś tam awanturę w ogóle bez żadnych konkretów, bo jak za dużo emocji wchodzi, no to łatwo do tego dojść, ale no właśnie, zastanowić się najpierw samemu, czego chcecie, co chcecie się dowiedzieć, i później po prostu z taką odwagą, jakby kawa na ławę wyciągnąć i porozmawiać i zobaczyć, na czym obydwoje stoicie. Bo niekoniecznie jest tak, że to jest taka relacja, że trzeba to po prostu zostawić od razu, bo są i takie, ale bardziej tutaj czuję, że właśnie szczera rozmowa jest potrzebna. Że ta osoba trochę też jest zagubiona i po prostu i wam, i tym osobom by się przydało tutaj po prostu porozmawiać i zobaczyć, o co tutaj chodzi. No, bo z tą kartą Słońce i Gwiazdy, tak jakby była tutaj też szansa na to, żeby jeszcze dojść do jakiegoś ładu i jakoś się dogadać. Nie, może nie dla wszystkich z was, ale tak czuję, że to nie jest takie, wiecie, zero-jedynkowe, że już na pewno odcinam się i koniec. Okej, więc to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj wam dziękuję, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.